Przyznajemy, że temat myszek dedykowanych grom z gatunku MOBA i MMO zupełnie zaniedbaliśmy. Na nasze usprawiedliwienie przemawia jednak fakt, że nowy sprzęt dla miłośników LoLa czy WoWa wychodzi dość rzadko. Testowany przez nas Gryzoń stanowi kontynuację udanego modelu, który święcił swe triumfy lat temu 5. Mowa oczywiście o Logitechu G602. Odświeżona wersja myszki przynosi nam nowe rozwiązania oraz kilka usprawnień. Nie stanowi jednak rewolucji wobec swojego poprzednika. Do dyspozycji dostajemy dobrze wykonane urządzenie z szerokim pakietem rozmaitych funkcjonalności. O nich będzie więcej w dalszej części materiału. My skupimy się teraz na tym, co na zewnątrz. Szwajcarska firma od lat produkuje sprzęt, który wyróżnia się znakomitą jakością wykonania. Nie zawiedli nas i tym razem. G604 to wzór ergonomii. Swoim kształtem Gryzoń nawiązuje do innych modeli myszy, od choćby Proteusa Spectrum czy nawet słynnego MX-a. Zresztą w wypadku Logitecha G502 nie jest to jedyne podobieństwo. Obie myszki posiadają na przykład tą samą metalową rolkę scrolla, czy bardzo podobne połyskliwe żłobienie tuż pod kółkiem. Oba urządzenia wyprodukowano w oparciu o bardzo dobre gatunkowo materiały. Korpus myszy wykonany został z porowatego plastiku. Boczki Gryzonia, jego top oraz rest kciuka powleczono dodatkowo gumą podobną okładziną dla poprawy pewności chwytu. Wymiary 604 to około 130x80x45 mm. Waga to aż 136 gramów wraz z ogniwem AA. Na co dzień moim mainem jest ciężki rokat Leatr. Przeżyłem mały szok, gdy okazało się, że ten spasiony Gryzoń jest lżejszy od testowanego Logitecha. Aspekt ciężaru urządzenia powinien więc skłonić do namysłu potencjalnych nabywców myszki, szczególnie tych przesiadających się z dużo lżejszych FPS-owych konstrukcji. G604, choć bezprzewodowy, nie posiada wbudowanego akumulatora. Posiada za to pojedyncze gniazdo na baterię w standardzie podwójnego A. Takie rozwiązanie uważam za bardzo dobre. Myszki nie trzeba ładować, a gotowość do działania uzyskujemy natychmiast po wymianie baterii. Miejsce na ogniwo ukryto pod odpinaną osłonką wyposażoną w magnetyczne zatrzaski. Tam również znajduje się radiowy mikroodbiornik USB. Dla porządku nadmienię, że oprócz donglowego Lightspeeda mysz wykorzystuje protokół Bluetooth. Oznacza to, że możemy w prosty sposób przełączyć się pomiędzy Bluetoothem a Wi-Fi. I to za pomocą jednego kliknięcia. Na uznanie niewątpliwie zasługuje czas pracy urządzenia w tym trybie. Cytując dane producenta, mysz na jednej baterii wytrzyma do pół roku. Istne szaleństwo. Co prawda wydajność sensora Hero drastycznie spadnie, nie będzie miało to jednak znaczenia w zastosowaniach użytkowych. W pudełku oprócz myszki i papierków producent umieścił także przedłużkę USB, w którą wepniemy radiowy odbiornik. I tu mała uwaga. W celu uniknięcia większych lagów oba urządzenia powinny znajdować się stosunkowo blisko siebie. Oczywiście bez zbędnej przesady. Ponieważ mamy do czynienia ze znakomitą technologią Lightspeed, możemy spodziewać się mega stabilnego oraz bardzo szybkiego połączenia myszki z PC-tem. I faktycznie tak jest. Producent gwarantuje, że Gryzoń będzie działać bez przerwy przez 240 godzin na jednej baterii przy wykorzystaniu technologii Lightspeed. Przyznacie, że jest to całkiem niezły wynik. Na taki stan rzeczy zbawienny wpływ mają zastosowany układ optyczny, a także brak jakiegokolwiek podświetlenia RGB. Co więcej, mysz dość szybko przechodzi w tryb uśpienia w przypadku braku aktywności ze strony sensora bądź klawiszy. Niewątpliwie przekłada się to na energooszczędność konstrukcji. Jak już wcześniej wspomniałem, G604 na tle innych urządzeń wypada całkiem nieźle, jeśli chodzi o ergonomię. Użytkownicy preferujący zarówno Claw, jak i Palm Grip nie będą zawiedzeni. Choć naszym zdaniem w tym konkretnym modelu Palm Grip jest mniej wygodny od chwytu typu Claw. Dosyć komfortowy natomiast jest rest kciuka. Używając przysłówka dosyć, mam tu na uwadze fakt, że użytkownicy, zwłaszcza ci z większymi dłońmi, będą mimowolnie zawadzać oboczne guziczki, nie mogąc w pełni wygodnie korzystać z podstawki dla palca. Początkowo nasz kciuk instynktownie odrzucał istnienie tych maleństw. Przedkładał bowiem wygodę nad funkcjonalność. Sytuacja uległa zmianie w momencie rozpoczęcia użytkowania bocznych customów. Wymaga to jednak po pierwsze czasu, ale przede wszystkim konieczności. Większość użytkowników miłujących FPS-y nie potrzebuje takiego rozwiązania. Konkurencja zresztą moim subiektywnym zdaniem nieco lepiej implementuje podobne udogodnienia. Razer Naga jest tu dobrym przykładem. Zresztą, pomijając sam aspekt gry,
Myszka dzięki wszechobecnym konfigurowalnym przyciskom znakomicie sprawdzi się również w zastosowaniach biurowych czy edytorskich. Główne klawisze Logitecha posiadają średnio twardy klik, który zadowoli nawet co bardziej krytycznych userów. Co do rolki myszki, to oczywiście posiada ona funkcję przełącznika. Boczne uchyły to również dodatkowe switche. Charakterystyka scrolla jest nam doskonale znana z innego projektu szwajcarskiego potentata. Mowa oczywiście o Logitechu G502. Większość recenzentów wypowiada się z uznaniem na temat rolki Made in Logitech. Ja też do nich kiedyś należałem. Od jakiegoś czasu ciężar scrolla nieco mi przeszkadza. Metal jest i owszem bardzo trwałym materiałem. Jest jednak ciężki i palec wskazujący ma tendencję do uślizgu na tego typu powierzchni. Wiem, że się nieco czepiam, ale mam prawo, gdyż mysz do tanich nie należy. Niezaprzeczalnym plusem jest za to możliwość przełączania się pomiędzy trybem skoku oraz nieskończoności. Pozwala on na okiełznanie np. dużych witryn internetowych. Przechodząc ku górze natrafiamy na dwa fizyczne przełączniki. Pierwszy to przycisk zmiany trybu pracy scrolla oraz jego hamulec. Drugi przycisk odpowiada za przełączenie gryzonia na łączność po protokole Bluetooth. Ostatnie dwa fizyczne przyciski umieszczone na wierzchu służą do zmiany wartości DPI. Nie tylko na boku i górze konstrukcji dzieje się ciekawie. Mysz otrzymała dobre teflonowe ślizgacze. Inżynierowie producenta zastosowali jednocześnie sprytny trik poprawiający uślizg, a właściwie eliminujący przypadkowe tarcie spodu Logitecha o podkładkę. Mianowicie wypchnięto nieco stópki urządzenia ponad jego krawędź, zwiększając nieznacznie odległość sensora od powierzchni, nad którą się unosi. Stworzono większy prześwit. Sensor Hero 16K jak zwykle oferuje fenomenalną precyzję i wydajność. Zakres czułości urządzenia zawiera się w przedziale od 100 do nierealnych 16 000 dpi przy maksymalnej szybkości ponad 400 IPS oraz przyspieszeniu wynoszącym ponad 40 g. Częstotliwość odświeżania jak na bardzo dobry układ przystało wynosi 1000 Hz przy zaledwie milisekundowym opóźnieniu. W tym aspekcie jest zatem ponadprzeciętnie. Logitech G604 Lightspeed posiada łącznie aż 15 programowalnych przycisków, które można dowolnie skustomizować w programie G-Hub. Ponieważ urządzenie nie ma podświetlenia RGB, większość opcji oprogramowania obejmuje ustawienia DPI oraz rozmaite funkcje dla przycisków. W G-Hubie również nagramy makra oraz zbindujemy określone czynności naszych postaci w grze, które później przypiszemy do panelu bocznego. Będzie to szczególnie przydatne w grach z pogranicza MOBA, a więc wieloosobowych aren walk online. Mapowanie czynności wykorzystywanych w biurze lub podczas obróbki obrazu i dźwięku będzie od tej pory jeszcze prostsze. Dzięki panelowi bocznemu programy takie jak DaVinci Resolve, Final Cut Pro czy popularny Premiere Pro nabiorą nowego ducha. Ich obsługa będzie znacznie szybsza. Na uwagę zasługuje również funkcja G-Shift, która wzbogaca urządzenie o kolejny zestaw działań. Zasadniczo daje to nam 6 do 8 przycisków ekstra. Recenzowana przez nas mysz zachwyciła mnie na moment, by za chwilę nieco mnie rozczarować. Chciałbym móc powiedzieć Wam, że jest to znakomita konstrukcja. Z jednej strony bowiem posiada potencjał do bycia urządzeniem wyjątkowym, z drugiej zaś w pełni go nie wykorzystuje. Jasne strony gryzonia to dosłownie tony przycisków z możliwością dostosowania ich do własnych preferencji, dobra i wygodna ergonomia, dwa rodzaje transmisji sygnału, wyjątkowo długi czas pracy na pojedynczej baterii, znakomity układ optyczny oraz wisienka na torcie w postaci technologii Lightspeed. A teraz o tym, co nas rozczarowało. Mało intuicyjny panel boczny ze zbyt małymi przyciskami, które zbyt często przypadkowo naciskaliśmy, mimo wszystko rolka, która za sprawą użytych materiałów jest źle wyważona, a także ciężar, który zszokował nawet nas, chłopaków od pługa granatem oderwanych. Naszym zdaniem mysz powinna być o jakieś 20 gramów lżejsza. Ostatnią kwestią jest cena, którą przyjdzie nam zapłacić za Logitecha. Niestety jest nieco od czapy. Nie sądzimy, aby nasz kolejny apel do producenta o urealnienie kosztów zakupu cokolwiek zmienił w tej kwestii. Damy sobie zatem z tym spokój. Spokoju życzymy również i Wam, kochani, prosząc o Wasze zaangażowanie w dyskusji oraz subskrypcję. Napiszcie, co myślicie o nowej propozycji Logitecha. Czy Waszym zdaniem warto zainwestować w to urządzenie? Dzięki i do zobaczenia wkrótce.